Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Parlament Europejski przyjął reformę prawa imigracyjnego. Pakt o migracji i azylu przewiduje kontrowersyjny mechanizm solidarności. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zniósł sankcje wobec dwóch czołowych rosyjskich oligarchów. Prezydent Ukrainy skrytykował kanclerza Niemiec za blokowanie dostawy systemów rakietowych Taurus. Francuski rząd przedstawił projekt ustawy legalizującej eutanazję. Europoseł z Łotwy ukarana w związku z oskarżeniami o szpiegostwo na rzecz Rosji. Premier Wielkiej Brytanii wzywa do ostrożnego podejścia wobec terapii zmiany płci po raporcie przedstawionym przez lekarza. Czwartek 11 kwietnia to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Posłowie do Parlamentu Europejskiego niewielką większością głosów zaakceptowali nowy pakt o migracji i azylu, przewidujący m.in. mechanizm relokacji wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie poprze tego rozwiązania. Pakt o imigracji i azylu jest przedstawiany jako kompleksowe porozumienie pozwalające na lepsze zarządzanie masową imigracją i wnioskami o udzielenie azylu na terenie Unii Europejskiej. Ma także pozwolić na identyfikację przybyłych osób, przyspieszenie procedur administracyjnych i na relokację imigrantów. Szczególnie dużo emocji wzbudza ostatnie z wymienionych rozwiązań, bo pakt przewiduje wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu solidarności. Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą musiały przyjąć rocznie co najmniej 30 tysięcy osób ubiegających się o azyl lub zapłacić 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego imigranta. Stacja Euronews przypomina, że zasady dotyczące przyjmowania i rozmieszczania osób przybyłych spoza Unii Europejskiej są przedmiotem ostrego sporu od czasu kryzysu migracyjnego z 2015 roku. Wieloletnie negocjacje doprowadziły do znacznego skomplikowania propozycji rozwiązań prawnych, dlatego Parlament Europejski zdecydował się ujednolicić swoje stanowisko, aby Rada Unii Europejskiej szybciej przyjęła pakt migracyjny. Poparło go ostatecznie 301 europosłów, a przeciwko było 272. Szef polskiego rządu zapowiedział, że mimo zaakceptowania nowego prawa przez Parlament Europejski, zamierza sprzeciwić się mechanizmowi relokacji imigrantów. Premier Tusk poprzez zdolności budowania pewnych sojuszy zamierza spowodować, żeby zasada solidarności nie dotyczyła Polski. Poza tym w jego opinii po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego wiele może się jeszcze zmienić. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zniósł sankcje nałożone na dwóch czołowych rosyjskich oligarchów, mających czynnie wspierać inwazję swojego kraju na Ukrainę. Sędziowie uznali, że restrykcje wprowadzone przez Radę Unii Europejskiej nie były podparte przekonującymi dowodami. Miliarderzy Michał Friedman i Piotr Awen znaleźli się na listach sankcyjnych Wspólnoty Europejskiej i Stanów Zjednoczonych już na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Obaj kierowali grupą inwestycyjną Alpha Group i byli oskarżani o wspieranie rosyjskich decydentów na Ukrainie. Zdaniem sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie istnieją wystarczające dowody na potwierdzenie tezy o ich wsparciu dla działań rosyjskich władz wobec Ukrainy. Mimo że przed dwoma laty Rada Unii Europejskiej przedstawiła obszerny dokument opisujący ich powiązania z Kremlem. W opinii prawników pracujących dla Friedmana i Awena ich klienci nie mieli związku z agresją, a wszelkie podobne opinie są nieuzasadnione. Unijne instytucje mogą jeszcze odwołać się od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pod koniec ubiegłego miesiąca Trybunał w Luksemburgu zniósł sankcje wobec białoruskiego producenta opon Bielszyna. Wówczas sędziowie także orzekli, że Rada Unii Europejskiej nie przedstawiła wystarczających dowodów uzasadniających nałożenie obostrzeń na przedsiębiorstwo oskarżane o wspieranie prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował kanclerza Niemiec Olafa Scholza za sprzeciw wobec dostarczeniu ukraińskiej armii systemów rakietowych Taurus. Mają one być najważniejszą obecnie bronią znajdującą się w dyspozycji niemieckiej armii. W wywiadzie dla mediów grupy Axel Springer ukraiński prezydent zasugerował, że szef niemieckiego rządu nie chce przekazać wspomnianych pocisków, bo są one potrzebne do ochrony Berlina przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji. Według Zełenskiego Scholz miał powiedzieć mu wprost, że systemy Taurus są najpotężniejszą bronią znajdującą się w niemieckim arsenale. Obecnie Niemcy nie dysponują bronią jądrową, dlatego ma być to najważniejszy czynnik odstraszający potencjalnych agresorów.
Szef niemieckiego rządu konsekwentnie sprzeciwia się wysłaniu rakiet siłom zbrojnym Ukrainy. Uważa, że byłyby one wykorzystane poza granicami Ukrainy, a to doprowadziłoby do dalszej eskalacji wojny. Zdaniem Scholza w takim przypadku być może doszłoby nawet do bezpośredniej konfrontacji Niemiec z Rosją. Zełenski nie uważa argumentów Scholza za logiczne. Jego zdaniem żadne rakiety nie są w stanie ochronić państwa przed atakiem nuklearnym, jeśli rzeczywiście doszłoby do wybuchu wojny atomowej. Portal Politico zauważa, że prezydent Ukrainy, krytykując kanclerza Niemiec, ujawnił niepodawaną dotąd do publicznej wiadomości motywację stojącą za sprzeciwem wobec wysłania systemów Taurus. Scholz w swoich wypowiedziach nie używał argumentu dotyczącego konieczności obrony niemieckiej stolicy przed rosyjską agresją. Ponadto ukraińska głowa państwa skrytykowała Stany Zjednoczone, które zbyt wolno dopuszczają jego armię do możliwości użycia myśliwców F-16 i rakiet ATACMS. Francuski rząd przedstawił założenia projektu ustawy legalizującego eutanazję. Prezydent Emmanuel Macron zapowiadał już wcześniej, że będzie chciał wdrożyć rozwiązania znane z sąsiednich państw. Minister Pracy, Zdrowia i Solidarności Catherine Vautrin opracowała prawo umożliwiające wspomagane medycznie samobójstwo osobom, które ukończyły 18 rok życia i posiadają francuskie obywatelstwo. Ponadto na eutanazję będą musieli zgodzić się lekarze. Orzekną oni, czy pacjent cierpi na nieznośną i nieuleczalną chorobę, jest skazany na ciągły ból i z własnej nieprzymuszonej woli poszukuje możliwości przerwania swojego życia. Tym samym prawo nie umożliwi uśmiercania osób cierpiących na chorobę Alzheimera czy na zaburzenia psychiczne i neurodegeneracyjne. Według Vautrin, chętni na eutanazję będą musieli złożyć stosowny wniosek o receptę na śmiercionośny środek, a potem go ponowić. W ten sposób ustawodawcy chcą dać Francuzom odpowiednią ilość czasu do namysłu. Sama recepta będzie ważna przez 3 miesiące. Szefowa francuskiego resortu zdrowia wezwała parlament do poważnej refleksji nad ustawą i do uszanowania wolności sumienia. Dodała, że w najbliższym czasie środki finansowe przeznaczane na opiekę paliatywną i geriatryczną wzrosną do blisko 1,1 miliarda euro rocznie. Telewizja France 24 przypomina, że większość Francuzów popiera w sondażach legalizację eutanazji. Od blisko 20 lat akceptacja dla takiego rozwiązania ma stale rosnąć. Podobne ustawodawstwo obowiązuje już u sąsiadów Francji, czyli w Belgii, Hiszpanii i Luksemburgu. Parlament Europejski nałożył karę na swoją łotewską posłankę Tatianę Żdanokę, oskarżaną o prowadzenie działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji. Na początku roku rosyjska gazeta The Insider ujawniła, że Żdanoka od wielu lat współpracuje z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. W związku z tym w marcu postępowanie karne wobec niej rozpoczęły łotewskie służby specjalne. Swoje własne dochodzenie zakończył właśnie Europarlament. Jego przewodnicząca Roberta Metsola ogłosiła, że Żdanoka została uznana winną naruszenia kodeksu postępowania eurodeputowanych, bo nie ujawniła swoich prywatnych interesów i przyjmowała niezarejestrowane prezenty. Z tego powodu będzie musiała zapłacić karę pieniężną oraz nie będzie mogła pełnić niektórych funkcji reprezentacyjnych. Europoseł należąca od prawie 20 lat do Grupy Zielonych Wolnego Sojuszu Europejskiego utrzymuje od 2 miesięcy, że jest jedynie agentką na rzecz pokoju, ale nie zdecydowała się odwoływać od kary nałożonej przez Parlament Europejski. Najprawdopodobniej deputowana z Łotwy nie będzie ponownie ubiegać się o odnowienie mandatu. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak wezwał do szczególnej ostrożności przy przeprowadzaniu terapii zmiany płci u osób nieletnich. Według badań pediatry Hilary Kass, środki blokujące dojrzewanie nie są bezpieczne, a kliniki nie radzą sobie z tym problemem. Znana lekarka na łamach pisma The Kass Review opublikowała wyniki swoich analiz, które wskazują na brak wystarczających dowodów medycznych na skuteczność terapii hormonalnych. Zdaniem Kass nie pochylono się zwłaszcza nad długoterminowymi konsekwencjami dla osób nieletnich, choć decyzja o zmianie płci wpływa na ich całe dorosłe życie. W analizie przeprowadzonej na zlecenie publicznej brytyjskiej służby zdrowia z 2020 roku podkreślono, że wokół sprawy płciowości panuje toksyczna atmosfera, a z tego powodu specjaliści bali się otwarcie przedstawić swoje opinie na ten temat. Jeszcze przed publikacją raportu przygotowanego przez KAS, placówki medyczne zapowiedziały, że leki blokujące dojrzewanie nie będą już podawane rutynowo. Dostęp do nich otrzymają jedynie w ramach prowadzonych badań klinicznych. W swoich zaleceniach lekarka proponuje dokładny przegląd dostępnych terapii, niewywieranie presji przez rodziców oraz bardziej holistyczne podejście do problemu obejmujące analizę zdrowia psychicznego i badania przesiewowe pod kątem schorzeń pokroju autyzmu. Szef brytyjskiego rządu z zadowoleniem przyjął raport przygotowany przez KAS. Sunak podkreślił, że do dzieci kwestionujących swoją biologiczną płeć
Należy podchodzić ostrożnie z powodu braku wiedzy na temat skutków wspomnianych terapii. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.